Siema, jestem Bizonej, a to jest Fallout 4. Zanim polecimy dalej pomagać osadom, żeby rozpocząć tą misję z zamkiem dla Minutemenów, chciałbym sobie stworzyć pancerz Sirius, proszę bardzo. Pancerz zamknięty czy otwarty? A niech będzie zamknięty? Czemu by nie? Otwarty to jest tak dziwnie będzie wyglądać. Zamknięty, proszę bardzo, wysokie obcasy. Nie, wolę normalny, aż se chrąkłem. Podwójne ostrze Sirius, wow. Ale to ja sobie mogę założyć to? Czy to po prostu, a jeśli tak, to nie, bardzo szybka, fajnie, tylko... chyba raczej nie. Dobra, rękawice Sirius. Hełm Sirius typu Aurora. Super, że teraz o tym wiem. To jest 10, 10 i 20, a hełm Sirius Aurora, to jest o wiele lepsze. Wszystko tutaj jest teraz Aurora i to jest o wiele lepsze niż to, co zrobiłem wcześniej. Super, fajnie jest wywalać rzeczy, czy ten, surowce w błoto, No dobra, to jeszcze raz, hełm Sirius, pancerz Sirius Aurora, podwójne ostrze Aurora, to mnie nie interesuje, tutaj Aurora, chip wzmacniający Sirius? Lepsza pancerz Sirius z systemem namierzania. No dobra, dawaj. Hełm Sirius typu Sunflare. Coraz to... Ja pierdziele, ja już nie wiem, co tu brać. Sunflare. Mogę się prze... dobra, nieważne. Mam to gdzieś już. Mam to po prostu gdzieś. Dawaj, jak to będzie wyglądać? Tak mniej więcej to, ten strój wygląda. A jak mocny będzie ten? 163, odporność na truciznę 25, ale to mnie nie interesuje. 163, 156 i 1055. Oj, coś czuję, że to nie będzie takie dobre jak ten pancerz Instytutu, ale zobaczmy. Chip wzmacniający, hełm Sirius, hełm Aurora, cyk. Co tu jeszcze mamy? Pancerz typu Aurora. O, proszę bardzo. Wow! Ja pierdziele! 238 i 451 odporności na energię. Holy Jesus! A to nawet nie jest wszystko. What? Aha! Holy... Jesus. Ten pancerz jest kozacki. Dobra, teraz trzeba ulepszyć sobie ten lepszy plecak. I zobaczyć, co będę mógł, jak będę mocno go mógł ulepszyć. A się wszystko zacina, nie wiem dlaczego. Gdzie to było? A go schowałem chyba. Nie, jest Mercenary Rucksack. Military, ale potrzebuję tego mocny grzbiet. No, bez sensu, ale tak jest dosyć słaby. Ja myślałem, że będę mógł do 100 długo ulepszyć. A tu nie. Dodaje mi trochę więcej odporności, ale szczerze mówiąc... słaby ten plecak jest. Spodziewałem się po nim więcej. A teraz wszystko pasuje idealnie, proszę bardzo. Ten plecak jest idealnie dopasowany do tego wszystkiego. Zarąbiste. Teraz sobie wezmę to. Kurde, panie. A to jest zarąbiste. No i to jest to. I teraz jestem potężnym tym przeciwnikiem. 243 odporności na obrażenia, 400, prawie 500 odporności na na energię i tylko, że mało jest odporności na radiację, 115. To jest akurat minus, ale to wszystko się podnosi, wow. Dla mnie i tak zarąbiście to wygląda. Ale ogólnie wszystko pięknie, fajnie, ale jak mogę to ulepszyć? Materiał standardowy? No, powiem szczerze... materiał Bractwa Stali. Wow, okej. Ile mi to podniesie? Jeden punkt, jeżeli jeden punkt, no trzy punkty, to już wolę chyba dowalić sobie 15 punktów do odporności na ten. Materiał Bractwa Stali, dawaj. Gdzie to jest następne? Pancerz Sirius Aurora, dawaj. Bractwa Stali chyba, bo to tam parę punktów. Już lepiej sobie dodać 15 tutaj. Dawaj. A i teraz będę bardziej odporny na radiację. Woodsman Pack, no tak, bo to zbyt dużo tego pancerza, tego Siriusa nie ma. Ale i tak trochę jest, także fajnie. I teraz mam 145, no ale słabo, dla może blasku, tak ciężko by się wybrać. Ale i tak chodzę w pancerzu wspomaganym, więc co będę narzekał. Zanim jeszcze poszedłem, bo ogólnie zauważyłem, że mogę iść do Virgila i zobaczyć, co tam z nim się stało. Zamontuję sobie do tego mojego pancerza X01 plecak odrzutowy. Proszę bardzo, mam 300 sztuk aluminium. Nareszcie, po tylu latach jestem wolny od małej ilości aluminium.
Co tu jeszcze mógłbym wziąć? Aha, nie mogę, potrzebuję kowala. Ale tylko obrażenia, które zadaję w walce wręcz, więc... Pff, please. Także zobaczmy, panie Vergilu, co z panem jest nie tak. Oczywiście jestem spragniony, jestem głodny. Tak, jestem przeciążony od ilości jedzenia, jakie mam w ekipunku. O Boże! Kim jesteś? Gdzie jest doktor Supermutant Vergil? Albo Virgin. Coś, nie, nieważne. Virgil? Welcome back. It needs some refinement, but I think we can consider my serum a qualified success. To jest względnie skuteczne? Cieszę się, że znów jesteś człowiekiem. To by było na tyle, jeśli chodzi o moją część umowy. To jest względnie skuteczne? This is a qualified success? There were some side effects to the process. I seem to have hair again, and I've retained some muscle mass. The genetic resequencer needs more work. Still, I take your point. This is a significant advance, but only for one strain of FEV. It will take years, perhaps decades, to generalize my formula. Still, you have my gratitude. Welcome to make use of my lab. Or help yourself to any of this junk, if you want it. In the meantime, I have a lot of experiments to run. Excuse me. Nie wiem, czy mi się wydaje, ale jakoś tak cicho on mówi. M77A4S3 Stration AE... Dobra, nieważne, dosyć. Co to jest? Jakaś snajperka zapewne. Co to jest? Ja pierdziele, jakie obrażenia! Z czego to strzela? Z 2 mm KE. Ha! To wygląda jak jakiś karabin. Bardziej niż snajperka. Taki ma celownik. Holy Jesus! A jak to wygląda tutaj z trzeciej osoby? Zarąbiste. Dobra, jedziemy. Szeszkujemy jego miejsce. Nareszcie. Nauka z Teslą. Broń energetyczna na stale zadaje dodatkowe 5% obrażeń krytycznych. Dziękuję, jakiś bobas. Ojejku, jaki słodki. Chudrzichlas. Do spania, smarkaczu. Byłbym świetnym ojcem. Lampa próżniowa, woda oczyszczona i terminal. A, ja bym chciał wyłączyć pewnie ten. Albo zobaczyć, co to jest. Może ten, jakiś notatnik. Bo, no tak, dobrze mówię. Jakiś dziennik bardziej. Wpis do dziennika 01. Znalazłem w warsztacie stary terminal. Potrzebował naprawy. Zresetowałem go, Boże. O, trudno pisać. Palce za duże. Nadal szukam materiałów na serum. Jedyna nadzieja. Wpis do dziennika numer 2. Trudno znaleźć materiały. Może blasku zbyt zniszczone przez wojnę. Nie rozważałem implikacji? Poczyniań? Co? Myślałem tylko o przeżyciu, ucieczce przed ewentualną pogonią. Może pomogą mi ludzie w kraterze, są chorzy psychicznie, ale najwyraźniej też odporni na promieniowanie. To jest ciekawe, jakim cudem są odporni. Mogą być chorzy psychicznie, ale jakim cudem odporni na promieniowanie? Haldren byłby zachwycony. W sumie to można pewnie jakieś roślinki stworzyć, które by mnie uodporniły na to. Na radiację. Nawet mogę sobie zrobić ten oczyszczający napój, czy jak się nazywa, który usuwa ze mnie radiację i dodaje mi HP, więc tutaj też można by było coś takiego zrobić. Holdren byłby zachwycony. Oby mieli tam większą klawiaturę. Dokładnie. 5 cm, jeden klawisz. Wpisz do dziennika numer 3. Dzieci Atomu nie pomogą. Również nie starcza im materiałów, ale są zbyt dumni, żeby się przyznać do własnej desperacji. Czasami tracę czucie w kończynach, pamięć trochę szwankuje, próbuję myśleć pozytywnie, ale mój stan jest coraz gorszy. Muszę jak najszybciej odtworzyć serum. Boże, strasznie się ciężko to czyta. Wpis do dziennika 04. Tu nie zrobię serum, nie ma narzędzi, ręce zbyt niezgrabne do precyzyjnej pracy. Nie mam jak wrócić, żeby odzyskać oryginalną dawkę serum. Muszę zacząć godzić się z faktem, że mój stan może być nieodwracalny. Jakim cudem ja to w ogóle czytam? Ja pierdzielę. Nie, no nie wyłączaj reflektorów, niech sobie będą. A ty skąd tu się wziąłeś? Dzięki za mentaty, stary. Tutaj był gdzieś plecak, a teraz go nie ma. Zastanawiające jest, jak on tutaj stąd wróci. Liczę, że ma jakiś ten. A zresztą mam to gdzieś, może nawet nie wracać.
Co to jest? Karwasza supermutanta. No i proszę bardzo, gościu się przygotował. Protect and serve. Mi serwuj. Takie dobre jedzenie, stary. Ale przesuń się, bo ja też muszę tutaj zbierać. Tacę chirurgiczną. Wywaliłem z moich poszukiwanych przedmiotów stal, dzięki czemu już wiem, że to jest aluminium. A aluminium mam tak dużo, że jestem teraz spokojny. Nareszcie. Łóżko zarąbiste, stary. Rep maszyna. Dobra, mamy tu pierwszą lokację. Tutaj gdzieś są bandyci, których mam powyszczelać. Dzięki czemu pomogę biednym ludziom, którzy potrzebują mojej pomocy. Tylko tutaj, aha, okej. Okay. Na jakiś reflektor. Wow! Jest! Co mi tu psie? Ja pierdzielę skra... O mój Boże, ile tu jest przeciwników, ale to są chyba gule. Nie, po prostu bandyci, a ja się muszę odsunąć. To teraz muszę coś zjeść. Przestań mnie atakować! Kundlu? Wow! O kurde, a ty to skąd? Granat! Leci! Myślałem, że na dachu ktoś jest. Oj, koniec z wami. Co tam, frajerze? Miałeś... Aha, okej. Nic nie miałeś ciekawego przy sobie. Jakiś... A to jest ona, przepraszam. Dyskryminacja. Tak bardzo mnie to boli i przeraża. W tym momencie. Jep. Okej. Ło, kurde! Wow! Umieraj! Skąd tu się tyle przeciwników wzięło? Nie kojarzę to miejsce, tutaj zawsze jest tyle przeciwników. Umieraj! Czemu sobie nie dają rady? Nie daje rady Bractwo Stali. Ja tu jeden muszę ich wszystkich porozwalać? Jak zawsze. Na górze jest jakiś gościu, albo gdzieś tutaj. Awe, nuka kole. Still kicking? Ja ci kurde tak kiknesz normalnie. O! A! Zarąbali go! Nie, jeszcze. O, nareszcie. Tutaj gdzieś jeszcze jest ktoś. No, ciekawe co jest za tymi drzwiami. Wow! Iguana na patyku? Słyszałem, że te iguany to mają ciekawe mięso. Takie, którego bym chyba nie spróbował. Bardzo trudny zamek? Wow! No to przerąbane, no nie wiem jak go otworzę. Na pewno nie tak. I bang. Kapsel. A nie, dzięki. Torba sportowa. Dobra, ten gościu był bardzo wytrwały, on spadł na dół. Gdzie ty jesteś, kolego? Chodź. No, granatunkowy to był zwykły bandyta. Zwykły bandyta. Zwykły bandziur. Tutaj byłem już? A. No tak, już tu jest morze, ale to jest pięknie, no. O, w nocy tak ciemno jest, że nic nie widzę. Dobra, spróbuję znaleźć łóżko i się prześpię. O, mogę latać. Jestem jak super bohater. Tylko przez ułamek sekundy. Mogę ci zaufać? A mogę ci zaufać, że przetrzymasz tę kulę, którą wyślę do ciebie? Nie ma sprawy. Z Afryko ci pokażę. No. What the hell? Wygląda tak, jakby ona se wstała i po prostu poszła. Już rozwaliłem ją, ale to dziwne jest. Aż mi się przypominają te anioły z Doktora Who. One się poruszały, jak się na nie nie patrzało. Stacja Rivers Beach. Nareszcie. Bandyci, klękajcie. Bo nadchodzę ja. Ale najpierw rozwalę tego karalucha, który się tam czai w ciemności i będzie chciał mnie udziubać w dupsko. A to nie mogę pozwolić. Nie mogę mu się oddać tak łatwo. To brzmi bardzo dziwnie, więc nie będę kontynuował tego, co ja tutaj gadam. Oddać się karaluchowi. Bang! Lucky look mi mówili. Rozwaleni. Jezus Maria, zostaw mnie. Przestań mnie dotykać. Ja pierdzielę karaluchy. Ty karaluchu jeden, ty karaluchu, 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 karaluchu. What the? Co tu się tego? No proszę bardzo, wyznania jakieś tutaj zacząłem stosować, nagle się tyle tych karaluchów zjawiło, że się boję. Boję się, aż mam ciary. A. Następne, co ich aż tyle? I ten z gwiazdką, no ja ci zaraz pokażę, no.
Powtarzalny samoróbka, stabilny, tak, to pewnie mogę lepiej celować. No, przyda mi się to, jak nie wiem. Got it. Czy to jest pułapka? Łatwy po... O, ja! Ho! Uwaga, bang. O nie! Ciekawe, co mogła ta pułapka z... ten, wybuchnąć. Nie mam pojęcia, w środku ładunki wybuchowe. Kocham to. Odloci ktoś tu... Gdzie ty to chciałeś schować? O Boże, co tutaj się dzieje? O nie... Wow! Ale bym je poszczelił z tej strzelby karawaniarskiej. Naprawdę tędy przejść? Nie, ale wybuchnie coś tam na pewno. Ho! Dokładnie też bym tak skomentował to, panienko. Dobra, wyskakiwać! A ty co to, ten bandycka menda? Wow! Aż tak? Sorry, ale to cię gra obraziła, nie ja. Nie podskakuj. Oho, oho. Time's up! Robiłem sobie dosyć sporo amunicji do mojej pięknej brońki. Czyli 5 mm. I mam prawie 3000. Teraz już mniej, ale jak zrobiłem, to miałem 3000 pocisków. 5 mm. Myślałem, że tej wybuchowej broni nie będę nic zrobił. Chociaż może sobie dorobię, jak będę chciał. Na razie zbyt mocno mnie to uszkadza, niż ja uszkadzam przeciwników, nie? Ja myślałem, że to są. A tu sterowanie protektronem. Serio? Po co mi protektron? Jak ja sobie tu radzę, wyśmienicie. Proszę bardzo, nawet żyrandole mają. Tylko coś nie świecą. Ja bym zgłosił to do obsługi, nie? Jak tak może być? O, pam, 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 gień. No. Po co mi wybuchowe pociski, skoro po prostu ich załatwiam. Jak profesjonalista. There we go. Open the door. Sezamie, otwórz się. Odlot 5 000. Dzięki, dzięki. No, coś tam było nawet. O, nie! O, ło! Bo go poszczeliłem i chyba nie żyje. Nie wiem, tak mi się wydaje. Żałosne. Ło, jak dostał i w jakiegoś Matrixa zaczął odstawiać. Ale wyłażę stąd. Jak stąd się wychodzi? Mentaty i tak dalej. Jak się stąd wyłazi? O, drzwi, otwórz. O, popielica! Leksywka! Myślałem, że popierniczka, nie? Popielica. Spopieliłaś swoich wrogów, maleńka, co? No, chciałabyś. 40, potężna, ta. Ojej, dziewczyno. Jeszcze się musisz wiele Aha, już się nie nauczysz niczego. Ten gościu po prostu jest w czwartym wymiarze. To są przyszłościowe okulary VR i on po prostu chce być blisko. Nie wiem z czym, ale tak mi powiedział przed zgonem. Bum i bum. Ale to jest cudowna broń. Na tych zwykłych bandytów jest idealna. W sumie to chyba na każdego już, tak mi się wydaje. To jest automatyczna broń. Ja już się specjalizuję na maksa w tych broniach. Mam maksymal... Gdzie uciekasz, stary? Spadł. Chyba sobie coś złamał. Ziomek. No właśnie. Lipa. Ale trzeba przyznać, ładnie się tutaj odstawili. Proszę bardzo, tutaj jakieś manekiny, że to niby goście. Zupka, strupka. No, ładnie, ładnie. Zupka, strupka. Boże, te moje teksty mnie rozwalają. A sam je wypowiadam. Człowiek czynu, nie ma czasu do stracenia. Twoje punkty akcji regenerują się o 25% szybciej, potem 50% i na końcu 75%. To by się przydało. Może Savant to raczej już za późno na to, że dostaje więcej expa, to musiałbym mieć bardzo mało inteligencji, chyba z 1. Czyli ja bym się nadał, nie? Ale moja postać w grze już raczej nie. Skoro podróżuję aktualnie samotnie, to bym sobie walnął, że zadaje o 25% większe obrażenia. Cyk. I na końcu jest potem... Gdy podróżujesz samotnie, masz 25 dodatkowych punktów akcji. Oj tak. Ale tak będę chciał wziąć towarzysza, tak samotnie to nie chcę za bardzo podróżować. Mimo że mam więcej udźwigu, to jednak tak trochę smutno jest bez towarzysza. Już się przyzwyczaiłem do nich, więc nie chciałbym już sam łazić. Zawsze coś tam powiedzą podczas jakiejś konwersacji. Wow! O, zostawcie mnie, zboczeńcy. O, granat. Dzięki. Wow. Jakim cudem ja tego nie odpaliłem? Bardzo dobre pytanie. Jest wyjście szybsze. A tutaj co na górze jest? Albo dobra, chwila. Tutaj co jest?
Wow, niezły gruz, no. Wow, a skąd tu się wziął ghoul? Co tu się wydarzyło? Skąd tu się wziął ghoul? Przyszedł stamtąd? Z jakiej paki? Wow, ja pierdzielę, jak się wystraszyłem. Aż mnie normalnie ciary przeszły. Paskudnie wyglądasz, stary. Jakąś masz bulimię czy coś, że ci aż brzuch wydeło. Weź. I zapuść włosy, o. To ci mogę jeszcze poradzić. O, a tutaj co jest? Średni zamek. Otwieraj, panie. Co tam może się... O, dawaj. Te... O. O, już myślałem, że worek cementu. A, boże. Dobrze bardzo. I wyłazimy stąd. Czyli została jeszcze jedna misja. Daj mieszkańcom znać, to zrobię zaraz. I jeszcze oczyść to miejsce. I teraz już powinienem na 100% mieć misję o zabroną zamku. To mnie bardzo interesuje. Dobra, Shopman, wstawaj. No, dziękuj. Bo się spieszę do następnej osady. Taki jestem, święty Mikołaj. No, ruchy. No. Well, that's the best news I've heard in a long time. Oh, by the way, we've talked about it and we've decided to support the Minutemen. Niesamowicie mi to jest potrzebne. Another chance. The only way things will get better is if we stand together. Ta, forever together, ta. Dobry, wesoły gostek. Co tak śmigasz? Co to za buty? Jakieś Air Maxy czy co? Złoty zegarek, dzięki. Aha. O, gule, bibule. Dzięki. Miłość, proszę bardzo, jaka miłość. Zakochane gule. Otwórz drzwi. O, dobranoc. No i załatwione wszystkie. Zdziczały gul. Ale, aha, piwnica. Ho, bijam. Boże, co to za kopalnia. Dawaj, o, jak przyjemnie się zrobiło. Wolę jednak mieć światło, niż iść po ciemku. Nie jestem kotem. Nabój 38. No już zbieram, potrzebne mi to jest, tak. Dokładnie. Akurat to. Dzwonek na kawę w sumie niepotrzebny mi jest do niczego. Gaśnica, ale jeszcze chyba się nie przeciążyłem. Pany, co to, gdzie tam? Wszystko pod kontroli. Boże, myślałem, że ktoś tu mówi. Minutemeni, no oczywiście, że Minutemeni. Wszystko Minutemeni. Umieraj! Co to za miejsce jest? Kapsel, grzechotka dziecięca. Statecznik miny atomówki? Po co mi to? Wow, mogę to poskładać w jedną całość? Pewnie się okaże, że to jest dziadostwo jakieś. Ja zobaczę, różności. Statecznik miny atomówki, śruba, a stal. Czyli to jest takie jakby śmieci to są po prostu. Okej. Zarąbiście. Dawaj, tutaj. Wszystko obczajone, okej, okay, co to jest? Podręcznik przetrwania na pustkołek. Proszę bardzo, Diamond City zostało na stałe zaznaczone na twojej mapie. Po co mi to, jak ja mam już i tak gdzieś zaznaczone na mapie? Bez sensu. Mina kapslowa. Co tu jest? Terminal. A, to musisz jeszcze włamać. Doświadczenie, oświadczenie woli, o. To będzie mój pierwszy, jeden wpis. Uważam się za wolnego, myślącego obywatela wspaniałych niegdyś Stanów Zjednoczonych. Nie będę się bezczynnie przyglądał, podczas gdy rząd zatruwa umysły swoich ludzi urządzeniami w rodzaju tej elektrycznej wieży, którą postawili na moim trawniku. Przysięgam za wszelką cenę pozbyć się tego kontrolującego umysły ustrojstwa. Dlatego też rozpocząłem konstruowanie przyrządu podpalającego. Okay. Jeśli to czytasz, z całą pewnością zostałem już zabity lub zabrany do jednego z rządowych obozów przesłuchań. Nie, chyba się zamieniłaś gościu w gula, nie? W wiadomościach na pewno zrobią ze mnie jakiegoś komunistycznego zdrajcę. Nie wierz ich kłamstwom. Niech wszyscy prawdziwi patrioci wiedzą, że wszystko, co zrobiłem, zrobiłem z własnej woli i dla dobra mojego kraju. Normalnie, ale się wzruszyłem. Normalnie zapłakałem jak nigdy dotąd. No aż po prostu cudowna pogoda się zrobiła. Super, że wszystko widzę, nie? Może sobie... jakiś sklep. That's it. Strój letni, no po prostu najlepszy pancerz pod słońcem. Rozbrój. Samoróbka. Please. To miało mnie osłabić, to miało mnie pokonać. Śmiech. Nie podskakujcie mnie, ponieważ jestem niepokonany. O kurde. Chyba jednak nie.
Jednak jedna samoróbka. Boom! Wiedziałem, że te małpy są złe. Coś tam pisze na kartce. Wiadomość dla Tweeza. Tweez, jeśli to czytasz, jeżeli to czytasz, to jesteś idiotą. Okej. Okay. Powtarzam po raz ostatni. Zamykamy te drzwi. Masz wchodzić kanałami. Kanały to są jakieś? Jeżeli znowu się zapomnisz, to cię tu kurwa zamknę. Walter White. Wow. Waltuch. Bijamy tej piwniczki. Ciekawe, jak kogo tam zastanę. Pewnie tańczące dziewczyny. Tralala, tak? Chyba raczej nie. Ale bardzo bym chciał. Walter! A to co to był? Joker? Jokerka chyba jakaś. Jokerka. Następny jakiś niedźwiedź. Co to za ksywki? Mój brat niedźwiedź. Aha, okej. Okay. Wielki Jim. 20% szans na okaleczenie drogi celu. Serio? No dobra, może być. Wielki Jim. No, bardzo wielki Jim. Jakby to był przeogromny klucz francuski, taki fez, no to wtedy to by było. Mina kapslowa, dawaj. Pudełko, czemu pudełko wygląda jak mina kapslowa? Pudełko śniadaniowe? Niedźwiedziu, co tam miałeś? Sprężynowiec. Tylko tyle miałeś, a raczej nic, taca chirurgiczna, dziękuję. Zwiększy moje i tak pokaźne ilości... dziękuję. Ilości antyradu. Stary, ja się nawet nie chowam, ja tu sobie łażę i wszystkich dookoła wybijam. Twoich kolegów, twoich przyjaciół, twoją rodzinę. Kumasz? Chyba ruszyłem puszkę. Chyba po prostu ruszyłem twoją puszkę, koleżko. O, nie. Wszystko okej, okay, stary? Wszystko okej? Okay. Aj, żałosne. Ludki, którzy myślą, że mają jakiekolwiek szanse. Na stałe zyskuje lepsze ceny. Proszę bardzo. Stek Salisbury. Ja zawsze czytałem Salisbury, ale co to za różnica? I tak to zjem, więc... I tak jest stare. A im starszy, tym lepsze. Tak mnie Fallout nauczył. Rura. Tarira rura. Ta 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 ra. Tarira rara rura. Ta ta. Wygrzew. Proszę bardzo. Jakieś takie odnogi, przejścia. No i wylazłem. Ale piękny widok. Tam są chyba ci strzelcy, ale szczerze mówiąc, nie za... Myślałem, że ktoś zeskoczył, a to po prostu ptaki. Zautomatyzowane zwiedzanie? Hello, and welcome to Walden Pond. Aha, no to wow. You are now standing in front of the cabin. You are now standing in front of the cabin inhabited by transcendentalist writer and philosopher. Henry David Thoreau, starting in the summer of 1845. Mhm. Zarąbiście. Thoreau lived in this cabin, hoping to gain a more objective understanding of society. Myślałem, że jakieś przejście Okej, super, zarąbiście. Transcendualizmu? Ja pierdzielę, serio. Proszę bardzo, słoneczna wspólnota, odkryta. Wszyscy... O, tutaj jest... idź. Radrakan, to ma być przeciwnik? Jezus, serio? Taśma klejąca. Jakoś taki dziwny ten kul, taki rozplaszczony. Ale wyrwało dziurę w domu? Biedny dom. A co tam jest? Gień zamrażający. No, weź, zamrażający. Zadaje 10 punktów obrażeń od zimna i zamraża cele przy trafieniach krytycznych. Wow. No, w sumie, i tak nie używam pistoletu. Jakby jakiś karabin mi się taki trafił, to chętnie bym to wypróbował. Cześć, gule. Co się rzucasz? Dawaj kapsel. Wyskakuj z renty. Spinka, dzięki. O, uczysz się zdobywać więcej miejsca z zabitych zwierząt. O, osadnik jakiś. No to biedny osadnik. Bardzo po nim płakałem. 5 dni z rzędu. I tu co, bawili się w operację? Gul tak leży na tym stole. Wszystko okej, okay, gulu? Gulu, bibulu? Czemu mówię bibulu? To nie ma sensu. O co chodzi? O, tu jest Radrakan. Gień, Radrakanie. O, naprawiony wentylator. Radix, proszę bardzo, nie muszę wchodzić do środka. Ale jak trzeba, to już wejdę, okej? Okay? Już niech będzie, że wchodzę.
Co tutaj będzie takiego ciekawego? O, o, okej, dobra, dobra, zaciekawiłaś mnie, gro, no i to tyle. O, jeszcze tutaj, dziękuję. Ale coś tak mało tych guli. O, tutaj jest. A ten co, słowiański przykład zrobił? No i to tyle. Wykończone. Gule pokonane. Ej, fajnie jakby tutaj był jakiś, nie wiem, oblężenie niedźwiedzi, jaguari. To by było fajne. Przynajmniej byłoby jakieś wyzwanie. No, są mściwicy, którzy zadają potężne obrażenia, ale rzadko się zdarzają. A po drugie, fajnie jakby to faktycznie byli przeogromni przeciwnicy, jak jakiś w pancerzu wspomaganym, to, tamto. Co to jest? Uznaję zbuduj uruchom zwołujący osadników nadajnik radiowy? O nie. No dobra, pogadałbym z tym typem. Ej. Myślałem, że gościu pika. No dobra, zbuduj ten nadajnik. Elektryczność, generatory, różne? Nadajnik radiowy, rekrutacyjny, pyk, raz i generator, to by się przydał, taki najsłabszy, pyk, pyk, proszę bardzo, już. No i elegancko, zrobione, tak? Tak, ale te jeszcze te silosy bym zobaczył. Tutaj chyba byłem w tym domku, chociaż już nie wiem, wszystkie te domki wyglądają bardzo podobnie. A zobacz, ale byłem tutaj, tak, to jest ten gul z operacją. Te silosy, o co tutaj chodzi? Myślałem, że to jakiś specjalny, ten, specjalna lokacja. Wow, 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 wow! E! Ja wiem, że ci biłem do Hawiry, ale to już jest moja Hawira, nie znasz mnie? Zaraz mnie poznasz. Umieraj. Nie, wyszczeliłem 5000 pocisków. Wyszczeliłem je po prostu w powietrze, rozumiesz? Tak, to bungardzę. Do widzenia. Bandytko, psycholu. 306. Co to za kościół jest w ogóle? Dobra, zaskakuję, przejrzę go i idę. Wracam do wspólnoty, nie? Znaczy, Boże, do Prestona. Co to jest? Drzwi. Aha. Taki kościół, w którym w sumie nic nie ma. Jedny ptak, boom. Teraz jak mam takie podkokrzone statystyki przez to, że tyle przeciwników rozwaliłem, że teraz zadaje ta broń 600 obrażeń. To jest chore. Ja zobaczyłbym to. Wszedłbym sobie w ekwipunek. Wielki gym, nie. To. Zobaczyłbym, czy mogę zrobić... A, nie mogę w ten sposób. To jest kartridż... To jest to. To jest to. O, ja tu mam trochę tej amunicji. No dobra. Szybka strzelność jest beznadziejna, czyli to jest po prostu snajperka. A najwięcej zadaje 600. A, szkoda. Nie mogę zwiększyć szybkostrzelności, ale i tak widzę, że jest mocno ulepszona. Grip standard. Mogę sobie tylko zwiększyć ciężkość tej broni. Ja pierdziele, ale ta broń jest potężna. Chryste panie, 600 obrażeń. Przecież to jest... Jakim cudem taka broń w ogóle tutaj może istnieć? Ona zadaje chyba normalnie 300, ale tak czy siak jest zbyt potężna. Przerąbane. Ona i tak jest dosyć mocno ulepszona. What the hell? To jeszcze 743? Co do jasnej ciasnej można z tą bronią zrobić? To jest chore. To jest po prostu chore. To jest snajperka, ale ten damage można w ogóle go zmodyfikować, ale mi to nie interesuje kompletnie. Ale jaja. Mogę malowanie tunelowych węży, ale nie wiem, gdzie to malowanie tunelowych węży jest. To jest chora broń. A jak ona strzela, to przynajmniej tyle mógłbym sobie zobaczyć. Chociaż w sumie ona nie jest szybko strzelna, ale... O kurde. I szybko się ją przeładowywuje. Boże, ale ta broń jest potężna. Broń z kosmosu. Tak to mniej więcej można by było określić. No cóż, dzięki wszystkim za oglądanie. W następnym odcinku pogadam z Prestonem i doręczę zadania. I potem ruszamy. Zobaczymy, czy rozpocznę w ogóle zadanie z obroną zamku. Jeżeli tak, to świetnie. I może jeszcze odwiedzimy misję, którą dostałem od Instytutu. Zrobimy, nie odwiedzimy, czyli dostać nasiona Rogerowi Warwickowi i spotkać się z Łowczym. Nie wiem, czy to uda mi się zrobić też w tym odcinku, no bo jakby nie patrzeć, dosyć sporo rzeczy dookoła się pojawia, nie? Jak sobie gdzieś idę, to oczywiście muszę tam wlecieć i potem cały odcinek tam spędzić, och. No nieważne, dzięki wszystkim za oglądanie i do następnego. Siema.